Dobra, a więc słyszałem różne plotki, kawa na ławę. Pytam najbardziej zainteresowanego i proszę o szczerą odpowiedź. Czy ty do tej walki wychodziłeś w pełni zdrowy? Nie, niestety nie. Miałem w Zanadrzu walkę na swojej organizacji, bo robimy swoją organizację kickboxingu, striking, walki na małe rękawice w kickboxingu. I do tej walki się szykowałem, ale w trakcie przygotowań coś tam się odnowiła, właściwie taka kontuzja mięśnia dwugłowego w prawej nodze. I mam go albo bardzo mocno naciągnięty, albo lekko naderwany i właściwie od dłuższego czasu jestem na etapie się leczenia, naprawiania. I brałem pod uwagę, że może nawet w tej walce nie będę musiał kopać, ale gdzieś tam, że się wynik zaczął wymykać spod kontroli, bo to pojawiła się też sytuacja, że musiałem tą prawą nogę użyć. Czuję, że chyba nic gorszego się nie stało, jeszcze zweryfikujemy to u lekarza, ale wydaje się, że chyba jest wszystko dobrze. No, to teraz też inaczej patrzę, jak to ta walka wyglądała, bo właśnie jak patrzyłem na to, jak ona przebiegała, to wtedy sobie pomyślałem, że rzeczywiście chyba coś może być na rzeczy, ale pytanie jest zupełnie inne. Dla Dawida walka z tobą to jest w jakimś sensie spełnienie marzeń. Dla gościa, który nie tylko trenuje, ale jara się tą dyscypliną sportu, chciałem zapytać, jak z twojej perspektywy on wypadł na twoim tle? No co, muszę mu pogratulować właściwie, no bo udało mu się zdobyć remis. Myślę, że remis w tym wypadku to dla Dawida jest niemała wygrana. Mogę mu pogratulować, a z drugiej strony pożałować game planu, jaki miałem przygotowany, bo absolutnie nie chciał walczyć. Nie pluję jadem, nie pluję żółcią, ale sam sędzia Jarosz powiedział na odprawie, że on nie jest sędzią kickbokserskim i uważam, że bardziej doświadczony sędzia kickbokserski dużo wcześniej zmotywował mojego rywala do tego, że walkę trzeba podjąć, że nie można tak unikać walki przez cały czas, przez 90% być poza dystansem, nie podjąć ani jednej wymiany. Tak w kickboksingu nie powinno się walczyć, tak nie można walczyć i sędzia zawodowy dużo bardziej pilnuje, żeby w walce było więcej walki. Mało tego, uważam, że w ringu łatwiej byłoby w mniejszym ringu pozamykać swojego rywala w narożnikach niż to się działo tutaj. Ale się stało, jak się stało i się nie odstanie. Czyli wniosek taki na pewno po tej walce, że fajnie jakby te pojedynki w kickboxingu na takich galach jednak sędziowane były przez sędziów, którzy na co dzień właśnie zajmują się tą dyscypliną. Dla jasności, ja Piotrka Jarosza bardzo lubię, zajebiście szanuję i dlatego nie chciałbym tutaj gdzieś niego wbijać, jakieś, nie wiem, próbować odbić winy w jego stronę. Mówię ogólnikowo, obiektywnie. Dobra. Wiadomo, o który moment muszę zapytać. Wtedy, kiedy Dawid gdzieś tam posadził cię na czterech literach, to był taki moment, kiedy sobie pomyślałeś: Tomek, trzeba się wziąć w garść. Tak, tylko powiedziałem to trochę bardziej agresywnie, kurwa, powiedziałem, co ty robisz, mówię, człowieku, jak się mogłeś dać złapać. Nie miałem właściwie żadnego, nie wiem, kryzysu, nie kręciło mi się w głowie, właściwie od razu, zaraz po tym jak stałem, już byłem gotowy do walki, no ale wiadomo, trzeba było wyczekać na 8, ale sam do siebie byłem wściekły na siebie, szybciutko, taki mocno samokrytyczny, mówię, co ja kurwa zrobiłem, trzeba tą walkę teraz gonić, wynik nadrabiać i pewnie z racji tego, że robię coś na siłę, to wiem jak to jest, jak coś robić na siłę, to już tak dobrze nie idzie. No i co, nie lubię gonić wyniku, a trzeba było. Słuchaj, różnie gdy wczoraj rozmawialiśmy sobie, mówiliśmy o tej gali, o niektórych zestawieniach, teraz to zostawmy, natomiast jak patrzę na to, co się dziś dzieje, na te sportowe walki na pełną halę, muszę przyznać, że bardzo ten event kupuję, jestem ciekaw twoich wrażeń, nie pyta się kury o smak rosołu, ty jesteś w środku, ale jestem ciekaw twojego zdania. Ciężko jest mi ocenić, bo tak naprawdę całą galę do tej pory spędziłem w szatni, odkąd wyszedłem z walki, jestem w media roomie, także jeszcze nie miałem okazji zobaczyć, co tu się dzieje. Dobra, to powiedz mi, no widzę te okłady z lodu na twojej nodze, jak to wygląda? Co czujesz przede wszystkim w tym momencie, jeżeli chodzi o to, jak może wyglądać twój stan zdrowia, nie teraz, ale jutro jak wstaniesz na przykład? Nie, właściwie nie czuję się, żebym przyjął jakiś mocny cios, oprócz tego, który mnie na chwileczkę podłączył i nie czuję żadnych konsekwencji związanych z tym ciosem. No mam faktycznie stłuczoną prawą nogę, kopnęłem się stopiem, ta prawa noga moja z racji, że jest gdzieś tam troszeczkę kontuzjowana, to faktycznie nie byłem w stanie jej wyrwać tak dynamicznie. Kopnięcie było trochę bardziej sygnalizowane, wolniejsze, trafiłem chyba w łokieć Dawida. Myślę, że nie mam złamanej nogi w śródstopiu, ale chyba pewnie ta torebka stawowa no nie jest powoli przestanie. Tak szczerze, bo powiedziałeś o tym werdykcie, a ja nie zapytałem, czy z twojej perspektywy to jest werdykt sprawiedliwy? Nie wiem, chyba muszę zobaczyć to trochę bardziej z boku. No, inaczej. Ciężko się czuć przegranym, czy ciężko się czuć zremisowanym, kiedy cały czas tak naprawdę gonię za swoim rowalem, szukam zadawania ciosów, czy ja automatycznie takie rzeczy, które również zawodowym kickboxingu są punktowane, kontrola ringu, dominacja walki, to też ma znaczenie, oprócz tego, że ktoś zadaje bardziej lub mniej celne ciosy. No i faktycznie tutaj w obronie Dawida stoję to, że złapałem knockdown w pierwszej rundzie. Myślę, że gdyby to było na takim neutralnym gruncie, powiedzmy, nie wiem, w Holandii, gdzie to się dużo walk zawodowych i byłaby taka walka, to myślę, że sędziowie daliby mi wygrano, ale absolutnie nie ma tutaj w tym wszystkim jakiegoś, nie wiem, żalu, becenia i tak dalej. Słuchaj, bo ty do tego nawiązałeś, jak on gdzieś unikał tej walki, bo powiedzieć, że walczył na wstecznym, to jest
nic nie powiedzieć tak naprawdę. Tak. Ty podnosiłeś gdzieś te ręce, była ta irytacja, to było coś, co mogło cię wytrącić z równowagi? Czy jesteś na tyle doświadczony, że przede wszystkim spokój? Właściwie chciałem tym bardziej Dawida sprowokować w ten sposób, że stoję opuszczone, mówię ręce, mówię no chodź, mówię kurwa jak nie teraz, to kiedy? Kiedy się będziemy bić, kiedy daje ci największą możliwość, szansę do tego, żebyś trafiał. Oczywiście byłem w tym wszystkim czujny, bo chciałem te jego ataki przełamywać. No i dawałem taki wyraz takiej naprawdę dużego poirytowania faktycznie również do sędziego, że stoję, macham rękami, no chodź, mówię kurwa jak się mamy bić, jak ty cały czas uciekasz. I nie mówię, nie pluję jadem również w stronę Dawida, bo bardzo go lubię, on mnie automatycznie zaraz po walce przeprosił i Tomek sorry, ale wiadomo było, że muszę taką taktykę przyjąć. Nie wiem, tak bardzo go lubię, że naprawdę nie zamierzam w tym wszystkim gdzieś tutaj czuć się jakiś, nie wiem, oszukany, poszkodowany. No stało się, no po prostu trudno, no trzeba było się nie dać złapać, wtedy byłaby inna gadka. A ty wiedziałeś przed walką, że te obrotóweczki to jego firmówka? No wiedziałem, że gdzieś tam faktycznie starałem się być wyczulony na każdy cios, faktycznie zakręcił parę wychwistów, ale podniosłem rękę, była jakaś obrotówka, też złapałem ją na gardę. No szkoda, bo kiedy ja się zrywałem właściwie do Dawida, to się odwracał plecami, gdzieś tam no, nie podejmował pojedynku. No mówię, to jest lecenie, ale sędzia w kickboxingu szybciutko powiedział, słuchaj, no nie ma odwracania się, nie ma czegoś takiego, podejmujesz walkę, nie uciekaj, no nie ma czegoś takiego, że my się gonimy jak na rodeo, a takie rodeo przez chwileczkę było. Wiesz co sobie dzisiaj myślę, że to są fajne perspektywy dla ciebie w tej organizacji, bo jest się z kim bić, także w kickboxingu, nie wiem jak ty na to patrzysz. No myślę, że tak, faktycznie gdzieś, myślę, że tutaj chyba większość walk toczy się na zasadach kickboxingu, więc faktycznie dyscyplina łapie dodatkową swoją promocję. Jest szansa, że ta piękna dyscyplina w naszym kraju wróci do łask? Bo wiem, że jesteś gościem, który się bardzo to stara, bardzo to zabiega. Oczywiście, że jest, do tego stopnia się stara, że otwiera swoją organizację. I w połowie stycznia robimy swój pierwszy event. Jest to KNF Małe Rękawice, gdzie wchodzą do roboty właściwie zawodnicy, naprawdę turbo zawodowi, którzy wiedzą, jak to się robi. I naprawdę chodzi o to, że właściwie tutaj, skoro mamy friki, które do niedawna miały być budowane na dyscyplinie MMA, a nagle wszyscy zauważają, że kickboxing naprawdę potrafi być efektowny. Wykonaniu czasem, nie wiem, zawodowców, amatorów, półamatorów, to co dopiero jak weźmiemy naprawdę 100% sportowców do tego typu roboty. No to pamiętaj, chociaż wiem, że ty wiesz o tym doskonale, nie zapraszaj Lebonera. Wiadomo, on już jest skreślony, jest na czarnej liście, chyba zaczyna czarną listę. Moim waszym gościem Tomasz Sarara, bardzo tobie dziękuję za rozmowę, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.